Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych zadań życiowych dla każdego z nas to jest znaleźć drogę do swojego serca. To nie jest wcale takie proste. Znaleźć drogę i dojść do swojego serca i wejść do swojego serca. Oczywiście pytanie, po co? Po co nam to robić? Po to, żeby w tym sercu swoim poczuć się jak u siebie. Żeby poczuć się dobrze też. To jest moje serce, to oto ja jestem. Ja mieszkam na takim poddaszu, mały pokoik, w którym czasami jest trochę bałaganu też, czasami, nawet czasami jest brudno, ale mimo wszystko lubię sobie siąść w fotelu i mimo tego, że jest czasami bałagan, usiąść sobie, że to jestem u siebie, tutaj jest moje miejsce, to jest moje miejsce i dobrze się tam czuję. Oczywiście trzeba posprzątać czasami, ale dobrze się tam czuję. To jest moje miejsce. Wejść do swojego serca. I mimo, że w tym sercu czasami jest bałagan też, to powiedzieć, to jest moje serce, to się dobrze czuję. Ale też po co to robić? Po to, żeby też znaleźć jakąś harmonię w tym sercu. Żeby to serce mogło wydać jakąś piękną melodię, harmonijną melodię. W jakiś sposób zharmonizować swoje serce. Żeby mógł zaśpiewać coś pięknego swoim życiem. No i oczywiście po co? No po to, żeby się lepiej poczuć, no jak najbardziej, no to jest ważne też, żeby mi było dobrze, jak najbardziej, a to troszkę egoistyczne jednak jest. To wszystko robimy po to, żeby kogoś do tego serca zaprosić. Niedobrze, jeśli człowiek jest sam. To wszystko robię po to, żeby ktoś tam mógł wejść do mojego serca, gdzie już jest jakaś harmonia, żebyśmy mogli razem tam być, żebym mógł go prowadzić po swoim sercu, żebym mógł pokazać różne zakamarki swojego serca. Dzisiaj pójdziemy w to, co jest moją wrażliwością muzyczną, za chwilkę pójdziemy w to, co jest moją wrażliwością na sztukę, potem ci opowiem historię swojego życia, potem ci opowiem, które trudne rzeczy. Mam też śmietnik swojego serca, zaproszę też na śmietnik swojego serca. To jest jeden z celów naszego życia. Wejść w jakąś głębszą, zażyłą przyjaźń.